grupy różnego rodzaju szarlatanów, uzdrowicieli, szeptów, szamanów. Jest wielu szarlatanów. Czajcie to? Ksiądz w tym momencie mówi, że w Polsce jest duży problem z ludźmi, którzy wykorzystując wiarę innych zarabiają niewyobrażalne pieniądze. Szokujące, co nie? Szokujące. Panów, i się z tym zgadzam. Bardzo dużo. I bardzo dużo. Nie obraziła się do mnie pacjentów, bo ja nie jestem, bo to obrażają się osoby, w które to trafia. Pani ma przed sobą akcesoria. Zielony kamień, ja też mam błękitny kamień. To jest amazonit, labradoryt, piękny kwarc górski, który sama wydobywam na Ślęży w Polsce. Ja też wziąłam kryształ, tak pani? Przywiozłam go z Indii. I to jest kryształ, do którego przejdziemy, ponieważ kryształ i struktura kryształu, którą zajmował się pan profesor, to był pierwszy film fabularny. Czyś ty zauważył, jaką ewolucja przechodziła idea nieskończoności? Przerwa antykopyrajtowa. Wracamy do streama. Powiesz, u Greków, Arystoteles, Platon. Dla mnie nieskończoność była czymś doskonałym. A czy wiecie, że można takie materiały przerywać zdaniem zupełnie niezwiązanym, żebyśmy tylko nie dostali copyrightu za wykorzystanie fragmentów filmu? Pan cały czas poszukiwał sensu istnienia, sensu w egzystencji naszej. No ale to nie był tym jeden, bo tym się zajmuje cała sztuka, przynajmniej ogromna część i takie rozdarcie, jakie znamy od wieków, między odczuwanie tego, czym jest dusza, a cielesnością, a tą podstawą materialną, czy to są światy równoległe, czy światy związane z... Zanus nie ma dojebany głos, świetny ma, to trzeba oddać. No jest to nie do rozstrzygnięcia dylemat w tym wypadku, o którym pani mówi. No oczywiście chciałoby się pomyśleć, co można w tej sferze materialnej zrobić. Jak pomóc osobie, która wydaje ogromne pieniądze i szuka... Zanus jest moim sąsiadem? Ciekawe, jak się żyje z takim sąsiadem. Wyobraźcie sobie, chodzi do niego po cukier. Gwałtownie pomocy. Pan w swoich traktatach filozoficznych poszukiwał miłość tego sensu. Jacek Murański wpłacił 10 zł. Ja też byłem w sprawie dla reportera. Miałem miażdżone jądra. Czy mogę prosić o pierdę na moje piękne się namiażdżone jądrusie? A czy jak odpalę dźwięk pierdę, sobie pójdziesz już? Proszę. Sensu istnienia naszego. Ale z góry wiem, że tego się nigdy do końca nie znajdzie. To co robić, jak żyć? Szukać dalej. Piękna pani Perea prowadzi warsztaty. Ja jestem na co dzień terapeutką ustawień systemowych. Praktykiem to... Mordo, ja ci to zrobię z prostego tutorialu na YouTubie, no nie? Mogę ci skonfigurować konto, to nie jest aż takie trudne. W realnej biologii też są coachem i terapeutką ustawienia dźwiękiem. Potrzebuję to jeszcze raz. Chciałbym mieć jakieś takie bio. Jak nie wiecie sobie wpisać na Tindera, to macie teraz protip. Tak, prowadzi warsztaty. Ja jestem na co dzień terapeutką ustawień systemowych. Praktykiem totalnej biologii też są coachem i terapeutką ustawienia dźwiękiem. Ale jakbym... Jut. Wow. Głęboko wierzę, że każdy z nas jest swoim własnym uzdrowicielem. To nie jest o pójściu do szamana i powiedzenie uzdrów mnie, odczyń tu nade mną czarę i uzdrów mnie. I to też nie jest o pójściu do lekarza i powiedzenie ty mnie uzdrów. Bo nawet jeżeli idziemy do lekarza, to dobrze. Jego mina! O Jezus Maria! Jeszcze nigdy nie widziałem miny, która tak bardzo mówi wypierdalaj. To jest po prostu piękne. Lekarza, to ta wola nasza w tym, że my też chcemy się uzdrowić, że my też chcemy współpracować. Ale dosłownie minę typu pora umierać. Że my do tego dążymy jest bardzo ważne. Mam podejrzenie, że te różne głowy... Kurwa, super, zaproście czołowych lekarzy w tym kraju kilku i dajcie im się przedstawić, a następnie przeprowadźcie rozmowę na temat, jak rozwiązać problem między księdzem, szamanką od kamieni i szamanką od ustawień systemowych. Boszy, czy taki... Normalnie ludzie mówią na to informatyk. Szum, który czuje pani bohaterka naszego programu jako konsekwencje punktarowe, mogą się pogłębiać czy pogarszać po tych odwiedzinach u szeptuchy, czy... Nie! Jezus Maria, człowieku, nie leźcie zaburzeń w ten sposób, to jest tak bardzo złe! Boże! To jest tak... Tak złe! Niech ktoś to wyśle do lupy sceptyka, no nie? Bardzo bym chciał zobaczyć materiał na ten temat. Boże, serio, wyślijcie mu to. Rzucam na was zaklęcie, wpłacił 10 zł. Wyłączam wam automatyczne oddychanie. Teraz musicie oddychać świadomie miłej niedzieli. Gościu, spokojnie, za każdym razem jak ja przestaję sam oddychać, to twoja stara mi robi usta usta, więc się nie martw. Uzdrowicieli, także te konsekwencje psychiczne różnego rodzaju eksperymentów z szeptuchami i z szamanami są niezwykle szkodliwe, gdy chodzi o stan zdrowia pacjentów. Zgrozą jest to, że również osoby wykonujące zawody medyczne, w tym lekarze, stosują różnego rodzaju wlewy witaminowe, mające leczyć nowotwory. Od dzieciaka chorowałam. Byliśmy u dziesiątek lekarzy, wpłacił 10 zł. Okazało się, że powód wielkich problemów był blachy. Nie dziwmy się, że ludzie łapią się wszystkiego, gdy lekarze olewają i mówią. Ja się nie dziwię, szczerze. Absolutnie się nie dziwię ludziom. Ja się dziwię osobom, które mają psychę, zarabiać na tym gigantyczne pieniądze. To jest dla mnie niemoralne. Chyba pora wznowić dramę z TVP. Miłość na piękna. Dziękuję. Indifferent 909 wpłacił 10 zł. Okuchwa to ja sam mogę wpisać w CV zamiast informatyk. Szamanka ustawień systemowych pop. No brzmi to ładniej. Eliksiry, substancje mające nas oczyścić ze szczepionek na przykład. Tak. I tego typu praktykami zajmujemy się. I często te zajmujecie się jako organ, jako rzeczy praw pacjenta, wydajemy decyzję, jeżeli trzeba nakładać kary pieniężne. I często te babki jest nie jestem w temacie tej babki. Kompletnie nie jestem w temacie tej babki. To Macedemian Girks. Dopiero teraz ogarniam, że to jest taki big temat. Piotrek, dzięki za 5 losów. A na koniec wszystko jest wszyscy, bo kobieta tka nie wzięła ze sobą porno, bo to bolne. Są takie przypadki, tylko te batalie kończą się zazwyczaj przed sądem. Mi się wydaje, że państwo przyszła właśnie z takim krzykiem rozpaczy dostępu do lekarzy. Bo problem jest dzisiaj tego, że mamy najmniej lekarzy w Unii Europejskiej na 1000 mieszkańców. I ci lekarze po prostu zajmują się ratowaniem życia i uratowali państwo. Pisaniem wszystkiego. To jest kolejny element. Zamiast usiąść z panią, bo musi pani znaleźć normalnego neurologa, który będzie miał dla pani czas. Nie może pani dalej dać się oszukiwać różnego rodzaju szarlatanów, szeptuchom, którzy wyciągają od nas pieniądze, bo to jest uraz fizyczny. Państwo powinni mieć... Ja nie mogę, słucham posła i chcę się bić brawo. Nie wiem, co się stało. Jedno miejsce, specjalista, który obejmie panią całościowo. Ja jestem po rozmowie w naszym szpitalu, gdzie chcę panią zaprosić, dlatego żeby panią obejrzał neurolog, obejrzeli wy dzisiaj jest możliwe, jeszcze po nagraniu. Myślę, że powinniśmy się wymienić kontakty, my jesteśmy nawet dzisiaj gotowi na to, żeby pierwszą rozmowę przeprowadzić, żeby pani zaproponować konsultację, tak jak mówią, to doświadczenie wybitni panowie profesorowie neurologii, również neuropsychologiczną, objąć ten proces całościowo. Pani może mieć szansę powrotu do pełnego zdrowia. Czy państwo się czują jakoś zadowoleni chociaż tą nadzieją? Miłość to jest piękna rzecz. No kolejna. Józef Joestar wpłacił 10 zł. Mój wnuku, Jotarokujo, nie uwierzysz, co Biomi zrobił. Użył swojego stentu i zmiał. Dziękuję. Józefa Murański. Miłość to jest piękna rzecz. Dobry, dziękuję za wspierającego. Cinnamon Gir wpłacił 10 zł. Jedyne, z czym się zgodzę tutaj, to to, że nastawienie i wola naprawdę pomaga wyzdrowieć. Absolutnie. Ludzie niestety szukają tego wszędzie, gdzie się da. No, są ludzie, którzy bardzo pasożytują na tym, no nie? Mam nadzieję, ale doskonale zna pani ten stan, kiedy ma się smutno. Rodzina Murańskich to polskie czołczo. Trochę tak. Wpuszcza się piękną piosenkę. Muzykę. Tak, i podnosi się ten stan emocjonalny i muzyka na nas wpływa. Heju, heju. Nie zrobi... O kurwa.
Nie. Muzykę. Tak, i podnosi się ten stan emocjonalny. Co się właśnie zrobiło? Kogut wpłacił 10 zł, a twoje CV? Ampersand kwot średnich nie robię typowego komentary. Nie skończyłem studiów, czytałem fanfiki erotyczne o tako, a teraz śmieję się z trupa papieża i pierdzę i kwot. Tak, a w czym problem? Dla mnie to jest w sumie wszystko w normie, no nie? Miłosz, to jest piękna rzecz. Moja syna rodzinny wpłacił 10 zł. Czy mogę cię wuja prosić o urodzinowego pierda dla niej? Wszystkiego najlepszego dla twojej koleżanki. Miłosz, to jest piękna rzecz. Co ty gadasz? Charlotte wpłacił 10 zł. Aż tak? Kiedyś był Big Temet. Kiedyś ona była na równi z Ma Fashion i jest... Prawda, aż tak? Miłosz, to jest piękna rzecz. Dziękuję najserdeczniej. Przepraszam, to się leci ze mną. Wiedziałeś, że lęk przed ptakami to awizofobia? Pozdrawiam Majałeczka i brata, który też ogląda Styrana. Ja nic nie mówię, skąd jest takie powiązanie, no nie? Ja nic nie sugeruję, że to jakieś... Miłosz, to jest piękna rzecz. Ogromnych rozmiarów. Kevin Kropka tatuuje, wpłacił 10 zł. Pochwały nam Wiedźmini, jak w TVP mamy tylu magów. Jeszcze wiersz, zagadka dla czatu na górze, Róże na dole, Flandra, Jacek Muranski miał. O mój Boże. Do następnej odsłony. W sprawie następnej naszej bohaterki, pani Iwony Bednarek, rozum spał być może, ale Sołtysa rozum nie spał, bo jest... Pytanie, czy chcemy oglądać kolejną sprawę w tym odcinku, czy chcemy obejrzeć, wejść głębiej w temat tej pierwszej? Bo możemy instant wejść głębiej w temat tej pierwszej, zobaczyć, co mi da, zobaczyć sobie kanał tej babki, bo ona na YouTube jest aktywny. Piszcie tak. Zrobię ankietę. Już robię ankietę. Dawaj, głosu. Czernocy, ja to nie wiem, czy nagrałem z Was w TV ze lekarze Kosinus z Rogini? Tak, już jesteśmy w Polsce. Jeden grosz. Teraz już wiem, czemu przestałam oglądać z TV 15 lat temu, bo strasznie nie, no to jest miazga. To jest trudno jest uwierzyć, że to w ogóle przeszło w telewizji. Znaczy, może właśnie nie trudno jest uwierzyć, że to przeszło. Dobra, następnie sobie zobaczymy potem, teraz zobaczmy sobie więcej w tej sprawie, kochani. Czyli zobaczmy sobie Midasa. Bo Midas chyba nagrał odcinek. I potem sobie zobaczmy kanał tej babki. A w dzisiejszej sobie dla... W dzisiejszej sobie w sprawie dla reportera była pani Emilia. Pani Emilia ma problemy neurologiczne i opowiada, że ma stany lękowe. Boi się wszystkiego. Więc montażysta puszcza taką muzykę. Przypominam, ta kobieta ma stany lękowe. Pani Emilia zaczyna płakać, a montażysta puszcza... Ja nie mam stanów lękowych, a się boję, jak to ogląda. Chorej kobiecie muzykę z horroru puścili. I to wam się wydaje, że jest nienormalne? A teraz, pani Emilia szukała pomocy wśród szeptów, czarownic, jak zwał. Jedna kazała jej zjeść ciastko. Wręcza herbatnik. Albo powiedziała, że nożem w powietrzu odetnie jej chorobę. Pinać chorobę nożem. Inna jej powiedziała, że pomoże jej mycie się w soli. W 10 kg soli. Więc to nie są ludzie, którym zależy na stanie zdrowia, tylko na stanie konta tej kobiety. Jakim człowiekiem trzeba być, żeby wmawiać chorej kobiecie, żeby zdrowieje? Bo tak wychodzi starota. Każdy tarot. Przez telefon. Co? 21 wiek. Zacofanie miesza się z technologią. Czarownik ci doradza, ale przez teleporadę. W trakcie reportażu z laptopa leci sana. Ja również przyniosłam dzisiaj ze sobą kryształ pani Samary. Nie normalnie, zostałam tylko w reportażu o chorej kobiecie. Wracamy do studia. Co się zdarza w tej pracy? No nie zesrajta się tam, bo kogo się powinno zaprosić jako ekspertu? Lekarzy, co nie? A chuja tam, bo owszem, wypowiadają się lekarze, ale zaraz potem ekspertem jest jakaś czarodziejka. I ona bez żadnego wstydu opowiada o swoich talentach. Jasno czująca, jasno słysząca. Jeśli Śnieżką w łeb pierdolni, to będziesz jasno słysząca. Jesteś taki jak plan duszy. Normalnie, bo jest plan duszy. Ja muszę powiedzieć jedną rzecz, którą zapomniałem powiedzieć wcześniej. Normalnie, bo jest plan duszy, jasno słysząca. Jesteś taki... Chciałbym usiąść na tym kamieniu. To tyle. Jak plan duszy. Normalnie, bo jest plan duszy. Na 8 dusza wstaje do roboty, potem tramwaj 12, o 16 dusza kończy robotę. Nie rozumiem, a potem jest rozmowa o filmie reżysera Zanussiego. Ora kobieta, muzyka z horroru, lekarze, czarownica, film Zanussiego. Normalna kolejność, co się dziwić? Potem pani Aworowicz mówi, z czego można wróżyć? Biur, a nawet kształtu pośladków. Ludzie za to pieniądze biorą, bo ja na przykład wczoraj byłem w klubie, tańczę tam z jedną dziewczyną. I ona do mnie Daniel, ale te rączki to trochę wyżej. To ja jej mówię, głupia ty, linie życia ci sprawdza. Bo kurwa, pójdę do wieku za takie żarty, a na koniec wypowiada jeszcze. Nie wiem, czy coś takiego powstanie jeszcze kiedykolwiek. To był moment w czasie. Nie najlepsze fanfiki. A więc systemowy, praktykiem totalnej biologii. To kurwa jest. Ten stan, kiedy ma się miłość, to jest piękna rzecz. Dio! Jotaro Kujo wpłacił 10 zł. Jolyne Cujoch. Ma zmiażdżył mojemu dziadkowi używającego standu. Jednak ty jesteś na niego odporna, użyj tej siły. On nie zmiażdż. Smutny humor w sprawie chorej... Nietypowe przygody Jacka Morańskiego. Piękna piosenka. Zadziwiające, może bardziej bizar. Dole podkreślenia, psolem podkreślenie, ma razem wpłacił 10 zł. Proszę o trzymanie kciuków, aby było git. Jutro odbieram list od uniwerku i... No dobra, pochwal się potem. Trzymamy kciuki, czat, proszę o trzymanie. Nie no, przecież nie będzie teraz... O mój Boże, dobra. Jak się nazywa ta babka? Weźcie mi przypomnieć, jak się nazywa ta babka. Ja wejdę na jej kanał. Ta od... Hejo, hejo! Czat. Niech ktoś napisze. Nazwę, szamanki. Dobra, mamy. Mówicie, że ona normalnie na YouTubie sobie szamanuje. O Jezu. Cześć, kolego. Dobra, już wam pokazuję, sorry, zapatrzyłem się na chwilę. Co się dzieje? To jest bardzo intensywny kanał. Czym jest most Afrodyty Krąg Kobiet? Cześć, kolorowe boginie. Witam was bardzo serdecznie. Ja się nazywam Tamara Gonzalez-Perea, to jest mój kanał i witam was w wyjątkowym vlogu, w którym chciałabym opowiedzieć trochę więcej o mojej działalności w ramach Mocy Afrodyty, Obudź w sobie boginię. Takie warsztaty, które rozpoczęłam w zeszłym roku, też... Dużo ma subów? 129 tysięcy, no dużo nawet. Że rusza platforma, która będzie miejscem, gdzie będziemy mogli się cyklicznie spotykać, będziemy pracować, rozwijać się, łączyć. Takie miejsce, w którym będę publikowała różnego rodzaju webinary. To wszystko jest po to, żeby jeszcze pewniej się łączyć w kobiecym kręgu. Właśnie o tym się będzie ten vlog, chcę wam trochę przybliżyć, skąd taki pomysł.